Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi kochani bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku jestem właśnie tutaj z moim kolegą Agentixem. Siema, no Agentix, żyje Ameryka. Niech żyje Ameryka. No i moi kochani, jak chyba właśnie tam każdy widzi, no mamy na swoim terenie dość sporo pięknych drzewek brązowych właśnie, moi drodzy, z tego względu, że tak sobie właśnie biegaliśmy po serwerze ostatnio. No i okazało się, że właśnie podczas gdy miałem wczoraj właśnie live o godzinie 18, moi drodzy, są właśnie tutaj codziennie, właśnie wam bardzo polecam. Stało się właściwie tutaj to, że właśnie do nas bił Bobo i ogólnie zaznaczył nam cały miasto rozwalać, właśnie tam sobie wszędzie nam jakieś właśnie domki niszczył, wszędzie w ogóle nam stawiał jakieś deski i wszędzie w ogóle jakieś tam drzewa. No właśnie o to chodzi, nie? Że właśnie teraz wszędzie mają właśnie po tym pozostałości, to właśnie chyba nam Agentix zajęło ogólnie godzinę, aby to wszystko ponaprawiać, nie? Jeszcze nam w ogóle... Stary, no, nawet więcej niż naprawdę godzinę. Zajęło nam ponaprawianie głupich wybryków, dokładnie, które on tutaj porobił. Wszystkie owce nam w ogóle teraz pouciekały przez niego, bo je uwolnił, nie? Więc właśnie w tym odcinku serio jak na mnie, on... Szczerze mówiąc, on przyginał, właśnie. Ja rozumiem, że. Stary, poczekaj. Ty ja rozumiem, że prankiem. To jest stary jakiś kompletny żart normalnie. No teraz można. Dokładnie, ja stary doskonale o tym wiem. Przecież on ma stary normalnie wszystko podniósł. Ale musisz to po prostu pokazać. Dokładnie. Zobacz, co tam jest. Ty to widzisz, to są drzewa drzewa. A to moje razy było wszędzie, to było właśnie w całej linii. W całej linii, jeszcze tam to wszystko potem jeszcze się podpaliło przez to właśnie, że tutaj było tej lawy, nie? Klocki dżunglowe popostawiał w byle. W całym mieście, moi drodzy, w całym mieście, w domkach wszędzie w ogóle, więc właśnie jak dane to była stary, właśnie taka stacja. Czy mi się wydawało, że on jakieś zwierzątka zabijał? Parę myślę, że zabił, wiesz, o wiecie na pewno, no. Więc to... Więc właśnie, moi drodzy, w tym odcinku czas najwyższy na zemstę, ponieważ no okej, moi drodzy, żeby nie było, żeby to właśnie tutaj coś myśleli, moi drodzy. To nie będzie tak, że właśnie nam tu było nic przez całe miasto, a my mu zrobimy prezencie, właśnie w tym odcinku, moi drodzy, serio. To nie jest tak, że właśnie tutaj jesteśmy na tej ale serio, moi drodzy. Skoro on nam niszczy, to my się oczywiście na nim odgramy, ponieważ tak, moi drodzy, nie będzie, że Bobo, no będzie po prostu tutaj wszystko stary niszczył, nie? No właśnie no, nie tutaj, może być no, tak. Spoczko. Zobaczcie, jeżeli ktoś zrobi coś złego, zostaje ukarany. Dokładnie. Prawda? Dokładnie. To tak samo właśnie i żeby tego już nie było komentarze, że ue, Elvis agenty niszczy nam, bo ponieważ to moi drodzy, przecież nam tu właśnie Bobo wszystko poniszczył, nie? Więc właśnie teraz startujemy, więc to będzie, moi kochani, subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, nowe odcinki są na tym kanale, codziennie chore akcje z naszych przygotowań do wojny, więc jest to właśnie bardzo ważne i na moim kanale właśnie jeszcze macie codzienne lewiki o godzinie 18, więc właśnie na nim sobie koniecznie wbijajcie, bo jest to gościu bardzo ważne, teraz was właśnie stare chore właśnie akcje, na przykład z Bobo, z Maciochem, z Aberką, więc właśnie to bardzo polecam, więc Agentix stary. Chyba wiesz, co właśnie robiliśmy przez godzinkę przed odcinkiem, nie? Wiesz, no Agentix, oczywiście. Nie? Dokładnie, moi kochani, z tego właśnie tutaj polskiego lasu, wszystkie właśnie tutaj bruski wycięliśmy, wszystkie, okej? Wszystkie, które właśnie były, no i właśnie chyba teraz tutaj każdy widzi, mamy właśnie sporo, a właśnie, to właśnie jest taki sęk w tym, że Bobo naprawdę nienawidzi drewna brązowego, po prostu go nie cierpi, okej? Właśnie o tym wiemy, moi drodzy, więc Agentix, w tym momencie się siekierka włączy, teraz właśnie sobie cały zetniemy i właśnie z jego strony właśnie z tymi wszystkimi deskami, moi drodzy, w ogóle skracujemy sobie, sorry, że ci przerywam, no, ale zobacz, co to chodzi, owce, a przez co wszędzie owce wychodzą? Przez to, że Bobo je wszystkie powypuszczał. Dokładnie, wszystkie je wypuścił, moi drodzy, wszystkie. To jest wszystko jego wina właśnie, moi drodzy, więc tutaj w tym odcinku serio właśnie ogarniemy sobie tego właśnie sporo, lepko domu, jakoś to właśnie nie że domek zniszczymy, ale na pewno czas właśnie go sobie w tym momencie odgrodzić, ponieważ właśnie jak dla mnie serio, Bobo to właśnie zasługuje na taką właśnie resocjalizację, więc w tym odcinku sobie właśnie skraftujemy całe EQ płotków brązowych i cały domek właśnie zabudujemy, żeby serio właśnie kolegi miał taką właśnie od nas izolację, i ponieważ nie życzymy, nie? Naprawdę. To jest nauczka, że nie powinien czegoś no właśnie, robić. Moi drodzy, bo tak nie ja może nie być. Ja nie traktowałbym tego nawet jako zemstę, ale nauczkę, że dokładnie nie warto. Ponieważ no moi kochani, co to w ogóle ma być, że my właśnie tej Bobo właściwie nic nie robimy, nie? Wcześniej właśnie jeszcze nam Bobo zniszczył domek, no więc my mu też domek tak właśnie lekko zniszczyliśmy, nie? Więc to, żeby nie było właśnie nas, moi drodzy, przecież to właśnie wszystko się dzieje w ramach, wiecie, odwetu, nie? Właśnie w ramach ofensywy, a nie, że my go atakujemy, nie? Właśnie, no okej, rozumiem, że każdy ma właśnie... My jesteśmy ostatnią osobą, dokładnie, która kogoś zaatakuje. Przecież my może nawet tego nie robimy. Właśnie tutaj nas ciągle chce atakować. On właśnie tutaj was, moi drodzy, no to atakuje, więc w tym odcinku ogarniemy się, ponieważ okej, spoczko, ja rozumiem, że ktoś chce sobie zrobić pranka, nie? Ale żeby komuś od razu to miasto nie szczegółowo, przecież tak nie będzie, nie? Wystarczy się zrobić, to ogarniemy, więc właśnie, moi drodzy, w tym momencie serio, bądźcie na odcinku do końca, bo jest właśnie to odcinek mega ciekawy i mega ogólnie chaotyczny, więc dajcie, ponieważ, no okej, uznajmy, pranki prankami, ale to nawet nie był prank, to było po prostu jawne niszczenie, nie? I to chyba właśnie każdy, kto był na moim live'ie potwierdzi właśnie, bo to było wszystko gościu nagrane, nie? To się właśnie wszystko kamerowało gości, więc tym bardziej, więc teraz tak, i dam jeszcze tego drewnianka Agentix, to, ja bo jeszcze mam tych drzewek z lasu. Tak. Ja mam tego raz, dwa, trzy, cztery i ja na czwartą stack agent, rozumiesz to? O, to będzie naprawdę dobry, no, dobra nauczka, nie tak właśnie tutaj umie, bo to nawet nie jest zemsta, moi drodzy, no bo właśnie jak to nie serio, Bobo przygina, no bo ja rozumiem, okej, właśnie tutaj się na nas jeszcze Abra wbije i nas bije, okej, no ale to jest okej, bo są właśnie koszty właśnie takie przygotowania, jest to właśnie lekka spina, ale gościu, żeby całe miasto rozwalać, tak wiecie, tak po prostu, o tak, o, bo tak sobie właśnie pomyślę, przecież to jest jakiś hit normalnie, nie? Wydlecimy, wiesz poza to? Poza tym zobacz, no, my nie wbiliśmy i rozwaliliśmy mu całego miasta, dokładnie, tylko my, jak już rozwaliliśmy, my się, o, my mu daliśmy tylko jedno TNT w domku,
domku, dlatego, że on nam dał TNT w domku i to nawet chyba go dał więcej, nie? Z naszego domku ucierpiało dokładnie. Więcej, był z lepszych materiałów, cięższych do zdobycia zrobiony. A u niego wybuchło, no nie mam pojęcia, może jakieś 15... Kilka a u niego wybuchło 15 dwierta i zrobił awanturę, no to jest jakiś serio hicior, nie? I właśnie jak już się tak właśnie wkurzyliśmy, to tam mu właśnie na jego terenie parę drzewek ścieliśmy, moi drodzy, właśnie, no ale serio. Czy on w ramach tego, że mu ścieliśmy drzewa, no to jest serio parę drzewek, wystarczy je posadzić, nie? W sekundę, to jest sekunda roboty, miasta, nie? To jest trochę ponad godzina czasu. Gościu tam zeszła, więc w tym odcinku ogarniemy się właśnie, wiesz, Agentis, chyba to już wszystkie drzewka, co? Prawie to właśnie wszystkie drzewka, więc dajesz, jest lecimy sobie. Jest kilka, ale to już drobni. Dokładnie, Agentis, wiesz, to kolejna ważna kwestia, jak już właśnie tam sobie odchodzimy, to tam jeszcze właśnie jakoś parę ich postaci, żeby było na przyszłość, nie? Właśnie jak nam coś właśnie szybowo zniszczy, to tam, wiesz, coś tam zrobimy, nie? Więc teraz tak, moi drodzy, ponieważ, no okej, to nie jest tak, żeby coś myśleli, to właśnie tutaj Bobo nas atakuje. Więc teraz także Agentis właśnie sobie jakoś teraz posadzimy i lecimy do Bobo, aby mu dać nauczkę. Więc teraz tak, gościu, serio właśnie jakoś sobie zróbmy, ponieważ no moi drodzy, no tak nie będzie, nie? Okej, właśnie też właśnie nie wiem, czy macie, moi kochani, ale właśnie na lewiku sobie właśnie budujemy właśnie nowy domek, który tak dla mnie serio właśnie już wygląda mega epicko, nie? To jest właśnie nawet jak dla mnie najpiękniejszy budynek w mieście. No więc sobie też właśnie jakoś sobie, moi drodzy, ocencie, to jest dla was najładniejsze, no jak dla mnie to jest właśnie to. I tu właśnie będziemy mieli swoje piecyki wszystkie, żeby one nie leżały na ziemi, ponieważ to wygląda tak jednak śmiesznie, nie? W ogóle spójrzcie, nie? Ta owca, ona jest w jagodach, nie? Bo Bobo ją wypuścił. Przecież to teraz umrze. Ona teraz umrze. Cierpi, ona stoi w jagodach. Ona nawet nie może wyjść. Co to w ogóle ma być? No biedna owieczka, poczekaj, uratujmy. Uratujmy ją właśnie najszybciej, ponieważ tak nie może być, serio. Oto uważaj, Agentix, uwaga. Dobra, okej, okay, udało się, okej, okay, więc teraz biegnie owieczko. Tam miło gniać się. No ja, zobacz, jak on takie coś robi, a potem jeszcze przychodzi i. Agent Elvis. I jeszcze ma problem, nie? To jest niepojęte. Wiesz, Agentix, wiesz, to właśnie teraz jakoś polecimy sobie do tego craftingu w naszym magazynie, stary, no i co? I jeszcze właśnie, wiesz, to właśnie jakoś dla tego, dla oszczędności, polecimy sobie i patyki, sobie zrobimy jeszcze z niego drewienka, nie? Właśnie, to tylko spójrzcie, nie? To właśnie mamy mnóstwo tam właśnie dżunglowego, ponieważ właśnie to wszystko nam było postawił w mieście, nie? I my tylko sobie właśnie po nim chodziliśmy i to wszystko po nim niszczyliśmy, nie? Normalnie dramatik, więc teraz Agentix craftuje, łap tutaj stary połowę, co? Łap tutaj okay, właśnie dobra. Raz, dwa, trzy i to też właśnie jakoś łap kolego, dobra. To właśnie dla ciebie. Okej, więc lecimy stary, serio, zróbmy z tego coś pożytecznego. Nie pamiętam, że no to tak nie będzie, jak właśnie moja zmiana, to sobie nie pozwolimy. I teraz właśnie nie wiem, czy wiecie, uwaga, mam swój drugi kanał, nazywa się on Elvisa Games, właśnie wam go bardzo polecam właśnie gorąco, ponieważ właśnie na nim macie moje też właśnie codzienne filmiki z tej serii, a tam wam gwarantuję, że są serio chore akcje i robimy właśnie bardzo tajne rzeczy, więc właśnie wam go bardzo polecam. Link w karcie, w opisie, a my lecimy Agentix, zdajesz byczku. Ponieważ no okej, właśnie też widzę, że obecnie Bobo jest na serwerku, wiesz, więc no nie wiem, co z tego będzie, byku, ale spokojnie, coś wymyślimy, więc teraz dajesz. Wiesz co? Wpierw się sobie jakoś tych płotków troszkę poróbmy jednak. Stary, drewno się daje na boki. Tak, potyki w środku się daje, więc tak, że agenty skraftujemy. Okej, okay. Więc teraz właśnie było tak, więc teraz cyk i cyk i cyk, strzelać tego potrzebujemy tutaj właśnie w tym odcinku tutaj sporo, więc daje, że agenty sobie właśnie coś teraz skraftujemy, żeby no wiesz, no żeby się kolega w końcu tego nauczył, nie, ponieważ tak nie może być, więc teraz agenty skraftujemy. Ja myślę, że to jest bardzo dobra nauczka. Dokładnie, żeby i się nauczył w końcu, nie? I każdy, kto jest tutaj rozumny, to zrozumie właśnie, że my źle nie robimy, tylko Bobo źle zrobi. Dokładnie, moje kochanie, ponieważ my tylko mu dajemy nauczkę za to, że on nam wszystko poniszczył, to nawet nie jest, że my mu niszczymy cokolwiek, nie? Mogę tylko dawać sobie lekko odgrać, w ogóle wiesz, to stary. Poza tym zobacz, jaki to jest luźny prank. No właśnie, no tam parę płotków, no to nie jest, że wbijamy tam właśnie jak on i wszędzie mu coś stawiamy na przykład, wszędzie stawiamy drzewa, palimy to wszystko ogólnie, tylko my tylko właśnie postawimy płotki, no gościu, no to jest serio najbardziej, to jest ogólnie właśnie, jak dla mnie, najbardziej w ogóle łagodna nauczka, nie agent, tylko na to spójrz, nie? To jest serio mega łagodne. Za wkurzenie wysadzenie miasta, tak jak on wysadził nam jeden domek, wysadzić mu jego no domek. Właśnie, ale my tego właśnie nie robimy, ponieważ my właśnie jesteśmy to bardziej łagodni dla niego, ponieważ no okej, okay, każdy popełniał w swoim życiu błędy oczywiście, moi drodzy. I no trzeba to właśnie jakoś uszanować, więc teraz agencja zależy, że właśnie jakoś teraz jeszcze polecimy z tymi płotkami. Pamiętaj, że tu właśnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć staków, wiesz? A ty ile ich masz? Ja mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć i prawie sześć staków. No powiem ci, że no nie jest to najmniej, nie? Nie jest to właśnie najmniej kolego, więc teraz czekaj. Okej, teraz tak, udało się byczku, więc teraz właśnie jakoś teraz sobie jeszcze kraftujemy szybko. Okej, udało się, prawie się udało, więc teraz jeszcze tutaj cyk i cyk. Okej, Agentix, mam tego, powiem ci, że chyba już wystarczająco, wiesz? Mam tego już to właśnie cały EQ, więc znajdź Agentix, tylko wiesz co, no teraz kozak, właśnie kozak. Się jeszcze jakoś ogarnę, ponieważ mam teraz taki bałagan w EQ, więc tego wolę jakoś tutaj nie mieć, więc sekundka. Polecimy sobie właśnie jakoś teraz. I właśnie, moi drodzy, nie będziecie o tym wiecie, ale właśnie na moim kanale, od właśnie porównie, z tego właśnie opcji jak wesprzyj. No i właśnie moi kochani wspierający mojego kanału otrzymują swoje własne, normalnie zwierzątka ze swoimi nikami, jest właśnie to bardzo moje rady polecam oczywiście i właśnie to jest też właśnie często na lewach tak lecane, a my polecimy właśnie sobie jakoś teraz ten jeszcze gościu, okej, okay. I to właśnie czekajcie, gdzie to mogłoby teraz być, o właśnie jest jakieś miejsce, więc poczko, sobie teraz właśnie wszystko podkładamy, okej, okay, więc zagadnę, wiesz, to jak dla mnie, musimy też być mega ostrożni, wiesz, ponieważ właśnie tutaj obecnie Bobo jest na serwerku, więc zajmuj się też, jakoś ty boisz, że nas jakoś teraz bije, nie, no i jak to, zniszczy, on już nie? Wyszedł chyba z serwera. Wyszedł, faktycznie, przecież to jeszcze był przed tym, więc okej, okay, dziwna sytuacja, więc wiesz co, chociaż teraz gwarancja, że na mnie zniszczy jedna koleżka, nie, ponieważ to byłoby już straszne.
Więc teraz dajesz. Co stary, lecimy, co? Lecimy, serio, zróbmy z tego jakąś właśnie porządną akcję, która będzie właśnie dla niego taką właśnie nauczką, żeby kolega się w końcu jakoś ogarnął. Ponieważ no okej, ja rozumiem, że każdy ma swoje wyjazdy, nie? Ale tak nie może być, moi kochani, że on nam wszystko niszczy, nie? Ponieważ to uznajmy, to było wszystko, kiedy właśnie było wszystko. Więc teraz cyk, byczku, polecimy sobie właśnie jakoś stędy. No powiem ci, że mam tych posłów jednak sporo, wiesz, więc zróbmy to agent serio. No powiem ci właśnie, że to nie? Jeszcze raz to powiem, ale zaczeka to jest łagodna zemsta. Dokładnie, za to, no, że parę płatków. My za to, że on rozwalił nam większość miasta. To no jest około łagodne, właśnie myślę, że 6%, wiesz, no dokładnie. Okej, więc zresztą agent Tix, skoro on wypuścił owce, założę, że jeszcze on będzie na tyle wredny, że on pójdzie i się odegra nam za to, że postawiliśmy płotki, które serio, ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. Serio, bo właśnie że nie ma słów, wiesz, nie masz tutaj byczku słów, więc wiesz co, sekundka, masz tu w ogóle jakieś stare, może teraz właśnie łóżeczka albo wełnę, ponieważ musimy właśnie jakoś teraz i spać, wiesz, a nie mam właśnie teraz jak, czekaj. Może on ma jakąś wełnę, to byłoby właśnie mega spokojnie, nam pożyczył na łóżka. Nie ma tutaj łóżka, co nie? No właśnie, chyba tutaj nie ma, wiesz, nie ma. Nie, tu nie ma. O, to może polecimy sobie dobra do hotelu, co tam myślisz, stary? Co to spokojny pomysł. Zdaję, że właśnie tam sobie teraz polecimy, moi drodzy, i prowadzimy sobie właśnie do tego pranka, ponieważ znaczy do pranka. Nawet nie jako prank, bo nawet nie jest, moi drodzy, prank, nie? Więc teraz polecimy sobie właśnie jakoś tędy i jeszcze mam właśnie bardzo gorąco polecam mojego Instagrama. Nazywa się on Elviso Podłogo Official, to właśnie macie moje zdjęcia, więc polecimy właśnie koniecznie, to są właśnie serio, też właśnie często jakieś story właśnie, więc bardzo gorąco polecam Elviso Podłogo Official, link w opisie, a my lecimy właśnie sobie jeszcze jakoś teraz na górę. Okej, gościu, lecimy sobie właśnie jakoś tutaj w kimie. Wow! A mam od flagi Ameryki, ale super, wyzwałeś właśnie agent Cox, śpie. Ale chcę też to zobaczyć. Śpi agent, jest już tutaj śpie, więc weź się, ewakuuj serwera. Dobra. O, dziękuję właśnie bardzo agent X, więc teraz właśnie się wbijaj szybko i lecimy. Dajesz byczku, lecimy sobie właśnie teraz jakoś do babusia, ponieważ no jest, powiem ci, że nawet wiesz, nawet bo tam klocka nie zniszczymy, nie? Żeby nawet tutaj nie było, bo coś tam niszczymy, nie? Jak on na przykład. Więc zamykamy teraz wejście i serio, zróbmy to, naprawmy to, co on zniszczył, czyli no naszą przyjaźń tak poniekąd, nie? Więc dajesz agent X, lecimy, więc teraz tak, dobra. Ogarnię to wszystko. I lecimy agent X, zróbmy to, mam tu właśnie tej podków sporo, więc agent X budujemy. Wiesz co? Dawaj jakoś teraz może to sobie zróbmy w ten sposób, bo właśnie parę bloków od jego domku, budujemy płotki, nie? Zobacz, właśnie w ten stylu tak, coś, tak, nie? Tak, żeby nie naruszyć... Żeby go odgrodzić, nie? Żeby to, czego prowadzą się tutaj właśnie jakoś okay, naruszyć. Okej, tylko poczekaj, zróbmy, żeby to, wiesz, było takie... Kwadrat taki. Kwadrat, tak, okay, spoko. Znaczy bardziej prostokąt, wiesz, prostokąt. Ale, okay. No wiem. Dobrze, okej, więc teraz tak, zaraz tak, gość, wiesz co? Też właśnie jakoś te nasze, teraz flagi zbiera, żeby po co właśnie tutaj one są, nie mam pojęcia. Więc teraz tak, gość, lecimy sobie teraz jakoś z tym, no i spoczko. Tędy nawet takie, duże, no, dobra. Żeby, no wiesz, miał tu właśnie jakoś to, wiesz, chociaż przestrzennie, więc zajesz agentik zróbmy, to wiesz co? A nawet mu kwiatki oddam, nie? Nawet mu to właśnie te kwiatki oddam, a potem jest, że agentik i Elvis są tacy źli, nie? Bo oni tam wszystko mu niszczą, jak my to nawet nie zniszczyliśmy, nie? Więc troszkę śmiesznie wyszło. Więc teraz zajesz agentik właśnie jakoś tędy, polecimy sobie. O, nawet woda będzie też mieć trochę jeziorka, kolega. No widzisz, jak fajnie kolega teraz ma, więc zajesz agentik, zróbmy właśnie jak najbardziej porządnie. Ale żeby to jest chillowy prank, tak, znaczy, nie, no, to nawet nie jest prank. To jest po prostu taka to jest, nauczka. Wiesz, to, nawet stary jak dla mnie, to jest taka akcja charytatywna, wiesz? Taka akcja charytatywna, zobacz, nie? Płotek plus, dokładnie, więc teraz agent X, oj, to nawet tak nie powinno być, wiesz co, a no, wiesz co, nawet jakoś tutaj te ule właśnie podtrzymamy, żeby nie spadły, do pewności, okej, okay, udało się, no i zobacz, pszczółki teraz właśnie będą bezpieczne, że tam w ogóle jakieś są teraz pszczółki, nie mam pojęcia, więc teraz agent X lecimy sobie jeszcze jakoś tutaj teraz tędy, okej, okay, kwiatka też właśnie tutaj zaraz obok sobie posadzimy, proszę bardzo, okej, okay, więc agent X, powiem ci, że ma tutaj tych kwiatek, które jest teraz sporo, nie, tych właśnie tych wszystkich takich właśnie roślin, więc ciekawie, no to jest taki właśnie miłośnik chyba, nie, więc agent X właśnie jakoś teraz tędy polecimy, okej, okay, i właśnie chyba jakoś właśnie sobie o to wszystko zamkniemy. Dobrze, więc teraz tak, gościu, teraz tak, bardzo rozumiem, wszystko fajnie wyszło. Okej, teraz cyk i teraz cyk, no mówię, agent. To właśnie, to jak dla mnie, to jest takie pamięci nawet bardzo pożyteczne, nie? Zobacz, bo on sobie teraz pewnie pomyślał, nie? Okej, uzbrajam się, bo oni się do mnie teraz mścili, nie? Aby tam, wiesz, zamiast się mścić, tak wiesz, po prostu mu dajemy taką lekką nauczkę, no nawet jak dla mnie spoko, nie? Więc teraz tak, gościu, teraz tak, lecimy sobie właśnie jakoś teraz tędy, okej, więc teraz cyk, są gościu i pikson i zrobię z tego właśnie serio, jakiś to właśnie porządny, płotowy mur, żeby kolega to właśnie miał jakoś jeszcze przestrzeń, więc teraz ziemeczki tak, sobie jeszcze zdajemy i lecimy sobie teraz jeszcze tędy. Okej, okay, serio, powiem ci, że no, jestem siebie nawet dumny, wiesz? Jestem nie, ja też. Zobacz, to już wygląda tak nawet porządnie. A nie żeby właśnie potem jakoś będzie łe! Agentix i Elvisa zniszczyli, bo cały domek, on nawet zaraz nie ma gdzie mieszkać, okradli go w ogóle i coś w ten styl. Już tak ciężko nawet nie było, nie? Więc teraz tak. Okej, więc polecimy sobie jeszcze jakoś teraz tędy jeszcze gościu. Dobra, udało się. I też właśnie wygląda bardzo fajnie. No i zobacz, stary, jak teraz wygląda, to ładnie mieszka, nie? Ma płotki, bardzo właśnie, nawet bym mówił, że ładne płotki. Więc lecimy, dobra, i mam tego powiem ci, że no jeszcze parę staków, takich dobra parę oj, staków. Oj, ja
wiesz? Ja też. No więc znamy się, stary, można lecimy tego w górę. Zrobić. Lecimy, stary, właśnie to jak najwyższe, czemuż by nie, postarajmy się właśnie jakoś tutaj się wziąć w garść. Dobra. Więc lecimy agent Xterio. Postarajmy się, ponieważ to nie może być takie jednak byle jakie, nie? Skoro on, się postarał nasze miasto niszczyć, to my się teraz postaramy, żeby się jakoś odwdzięczyć, nie? Więc zdajesz agent X zrób to teraz. Nie, ja bym cię powiedział, że to jest odwdzięczenie, tylko to jest, wiesz, właśnie taka nauczka, że nie powinien, bo zostanie odgrodzony. No właśnie, więc zdajesz agent X. Jeszcze w ogóle powiem ci, że to się chyba jakoś właśnie zaczęło w ten sposób, że on się do nas wbił i nas zniszczył mur, nie? Tak, chyba tego tak, zaczęło wysadził się od tego? Z 15 klocków, czy tam nawet 40. Nie, to by było więcej. Co ty? Okej, a właśnie potem było mówione tak, że on nam wysadził domek. Okej, więc się tak wkurzyliśmy właśnie, więc właśnie idealnie w tym miejscu. Daliśmy je na TNT, okej? A my w ogóle połowę domku straciliśmy, nie? Potem jeszcze właśnie było tak, że on, jak właśnie ten domek nam zniszczył, to wychodząc, zniszczył nam jeszcze około właśnie, no nie wiem, stary, z 40 bloków muru, nie? A jeszcze pomyśl sobie, jak ciężko jest Prismarine zdobyć w Minecrafcie. No właśnie, a on jest trzeba jeszcze właśnie świątyni, która jest tam, gość, przecież to było stary ciężkie. No więc tylko właśnie tutaj była z tego lipa, ale spokojnie, właśnie jak sobie to właśnie poradziliśmy, moi drodzy, więc właśnie sobie to ogarniał właśnie często na live'ach. A zobacz, a Dirta to może sobie pójść. Dirta, on jest wszędzie, stary. A właśnie, a wiesz, to właśnie to jeszcze trzeba stary uwzględnić, że my to my jeszcze potem naprawiliśmy, nie? My to właśnie stary wbiliśmy i go ogarnęliśmy, naprawdę, stary. Bo nam było trochę głupio, on zrobił, był zły. Fakt, zrobiliśmy może trochę źle, bo posadziliśmy mu jakieś drzewka, których nie lubi. Okej, ale naprawdę drzewka można posadzić i zniszczyć. To jest sekunda, chyba właśnie każdy sekundy widział, jak właśnie na początku odcinka chyba z 40 drzew skopaliśmy, nie? Więc to było chyba, no właśnie, ale jeśli nie ma jakieś 3 minutki, nie? Więc na gościu to było właśnie tutaj easy, więc polecimy sobie właśnie jakoś jeszcze właśnie gościu boczkiem, no i serio, jak na nie to jest takie właśnie, powiem ci, nawet łagodne, nie? Więc też jak właśnie teraz polecimy właśnie jakoś jeszcze tutaj boczkiem szybko, powiem ci, że mam tych podków chyba nawet coraz zbyt dużo, wiesz? Ale spokojnie, polecimy sobie właśnie tak wysoko, ile ich tam z tej starczy, ponieważ mam ich tu właśnie czeka jeszcze raz, dwa, trzy, cztery staki, wiesz? Nawet tutaj chyba nawet idealna liczba, więc znajesz, że tak zlecimy sobie właśnie jeszcze jakoś teraz tędy, serio, żeby też właśnie się kolego nie czuł źle, więc teraz cyk i cyk i cyk, więc Picobello właśnie zaraz sobie z tym lecimy, dobra. Więc teraz tak i teraz tak, powiem ci, że nawet to wygląda ładnie, wiesz, nawet jak dla mnie, ty, nie? Kitu, zamiast zobacz, zamiast krat, ładne płotki gościu, więc no to jest nawet dla mnie spoczko, nie? Taka właśnie łagodna kara, nie? Więc teraz cyk z tym gościem. Bo to nie okay jest jakaś mocna kara, to jest taka kara, która daje mocno do zrozumienia, mogę znaczy, powiedzieć, to nawet nie jest kara, nie? To nawet nie jest gościu kara, ponieważ to jest takie tylko, wiesz, takie okej, okay, zniszczyłeś nam miasto, więc my będziemy od ciebie lepsi i ci miasto nie zniszczymy, nie? Ponieważ no... Ale cię odgrodzimy od innych, żebyś im już nic nie zrobił. Dokładnie, no też sobie tak teraz chcesz sobie też jakoś pomyśl, nie? No właśnie jakoś tutaj na głupią logikę, nie? My też właśnie teraz tutaj mogliśmy tutaj wbić i mu cały domek teraz w ogóle rozwalić, tak samo właśnie postawić jak domki Abry, ale po co? Dirty i nie wiadomo co. Dokładnie, żeby cały domek wsadzić, ale po co? No ziemeczki, gdzieś my jesteśmy normalni, więc teraz cyk i teraz cyk, więc polecimy sobie teraz właśnie jakoś do góry jeszcze bardziej, ponieważ mam tego jeszcze, no jednak to jest dość sporo, chyba starczy na jakieś, nie wiem, może jeszcze właśnie jakoś dwa albo trzy meterka, więc teraz cyk i cyk i cyk, nawet spoko, nie? Że to właśnie było wysokie, żeby on tylko tak, wiesz, żeby hop się nie zniszczył, nie? Bo ponieważ to byłoby takie troszkę nawet śmieszne, gdyby tak, wiesz, wbija sobie niszczy tyle gości jelo, nie? A teraz tak nie będzie, więc teraz tak i teraz tak, okej. Okay. No powiedz, że to jest nawet już konkretne, nie? Więc polecimy sobie dawać teraz rzeczy właśnie jakoś tutaj o dwa piętra wyżej, agentik nie budujemy, co? No ja agentik. Okej, mi się już dwa powoli kończą płotki. Spokojnie, właśnie agentik będzie mi też, ale spokojnie. Polecimy sobie jakoś, więc teraz tak i teraz tak. Polecimy sobie gościu, aż nam się to nie dawało, aż tak nie skończymy. A nie, ja jeszcze mam star. O, no proszę gość bardzo, ktoś tutaj jak już zajrzał, więc teraz cyk i cyk, gościu, to powiem, że właśnie teraz wygląda porządnie, nie? I cyk i cyk i cyk. I właśnie wiesz, to agenty właśnie tutaj jeszcze jak dla mnie, musimy sobie ogarnąć villagerów, nie? Z mendingiem, z tonsami, z protem, właśnie, nie? To jest konieczne wręcz. Ponieważ Boba się do właśnie na lewiku wbił, no i no raz nie nawet by dojechał, nie? Więc no bo może było nawet śmiesznie. Więc teraz tak, no ale oczywiście właśnie on mnie na końcu nie wyjaśnił, ale go wyjaśniłem tylko raz, więc teraz cyk. Ale w ogóle tak, zobacz, jakim trzeba być labusem, żeby wychodzić 40 razy z serwera, bo nie chcę skinąć. Serio, to było tak, że... My z honorem, z honorem właśnie, bo podkreślmy, dajemy się nawet, wiesz, załatwić. Jak już mamy mało HP, okej. Okay, dokładnie. Załatwiliście nas, jesteście lepsi. Nie wchodzimy z serwera właśnie. A moi drodzy, właśnie, jak była taka sytuacja, właśnie, że Boba miał 3 serca, to właśnie co 5 sekund wchodził na serwer i wychodził, żeby uciec, nie? I na końcu się skończyło tak, że uciekł, nie? Aby zginął, więc no powiem ci, to było dodatki nawet tak, rokowe, swoją nie? Drogą w ogóle. Czekaj, zobacz. Chyba każdy na poziom tym serwerze już podczas tej spinki zginął oprócz mnie, bo ja chyba ani razu nie zostałem przez nikogo zabity. Faktycznie, wiesz, no baciunia. I powiem ci, że to jest nawet racja. No
no bezbędnie gościu, no. Ło, chyba się udało, wiesz, właśnie jakoś to udało, więc bardzo fajnie. Czekaj. Ej, no to powiem ci, że wygląda konkretnie ej, jednak. Kurde, nie? Ej, ale to jest konkretne. No zobacz, to przecież nawet nie, zobacz, to nie jest no, obsydian, to nawet nie jest na kartach, więc teraz zobacz, 4 sekundka, wbierz sobie i to nie tyle, jest też jakiś paskudny kobel, z którym nie da się nie wiadomo co zrobić, że no to właśnie, wiesz, to jest zasłania. Tylko ładny płotek, nie? Mam tutaj jakieś, zobacz, jakieś dostać to wysyłać nawet na tym właśnie ładne, więc teraz czekaj. Sobie tylko właśnie kosztuje z jednym gościu, wiesz co? Jeszcze może mam tylko parę do ręka w domu, co? Bo mam tego jeszcze nawet sporo, więc teraz wiesz co? Mam tu właśnie moją połowę. I zaraz takie okay. Pytanko, gdzie agent? Gdzie? Zobacz właśnie jakoś tutaj wrogach, co zobaczysz, jakoś tutaj właśnie sobie damy to w tym miejscu na przykład. Cyk, gościu, cygi, cyk, to zobacz, nawet to jest spoko wygląda, nie? O, więc teraz żeby tak. Nie było tak zbyt dirtowo tu. Dokładnie, taka właśnie mała innowacja, więc teraz dajesz byczku. Cyk, osuń się, okej, okay, cyk, okay, tylko belo, okej. Okay. No na górze może jeszcze. Ej, masz w ogóle jeszcze jakieś stare sezonki tego, stary, patrz to! Co? Co tam masz? Ło! Ale przecież ładnie wyglądało guszcze. I zróbmy to, to wtedy będzie po prostu piękne, więc zagrajmy. To budujemy. Brzozowa willa. Brzozowa willa, wow! To jest nawet spokojny pomysł, więc zagrajmy, budujemy to. No strach się bać normalnie, więc teraz cyk i cyk gość. Więc picobello, to właśnie już wygląda, będzie, że po prostu ładnie, nie? To jest teraz nawet na budowla. Okej, okay. Masz tu jeszcze jakieś sezonki plus może na przykład? Ej, mam, jeszcze mam. A masz mączkę kostną jeszcze? Mam stack okay. Akurat równo. Weźmy stary, może jakoś właśnie dać wszystkie po połowie, co? Połowie jakoś właśnie dać byczku. Dobra, mogę ci wszystko dać. Wow. A, dziękuję właśnie bardzo, więc wiesz co? Wchodzimy sobie już właśnie z tego miejsca i lecimy tam chyba te jakoś tej drzewka na zewnątrz, bo to właśnie ma i taka mało miejsca, nie? Ty stary, a może w ogóle zróbmy jeszcze o takie coś. O, to będzie nawet spoko, znaczy, agent. To właśnie powiem, że będę już wygląda bardzo ładnie, nie? Się idealnie komponuje, spoko. No właśnie tutaj moi radzy, jeszcze no. Dajmy. I w ogóle o to jak chodzi, że on nam niszczy miasto, my mu tak właściwie narobimy prezencik, nie? Naprawdę, no beka, więc teraz cyk, udało się agenty gotowe, nie? Udało się agentik zobacz. To jest bardzo ładnie, więc teraz sobie zobaczymy właśnie jakoś. Wychodzimy agent, dawaj i jeszcze kogoś na tych parę drzewek, co? Stary, je przesadzam. Ło, ale to ładnie teraz wyszło, co ty gadasz w ogóle, czekaj. O, zobacz teraz to. To jest piękne, agent, to jest piękne. I jeszcze on nam jeszcze może jakoś się zaraz na zemście, to już było po prostu straszne, nie? Gdyby zobaczyć, i my się zagarniamy, nie? Tylko postawiliśmy płotek w taki symboliczny, żeby zrozumiał, że jeżeli wszyscy po prostu, jeżeli będzie wszystko niszczył, wszędzie, wokół, gdzie pójdzie dokładnie. Niszczy, to po prostu źle to się dla niego skończy. Zaraz znamy, że, sobie tak jeżeli, tak? Że ten płotek mógłby się zamienić na jakieś kraty, to on musi no w taki nie chcemy, sposób odebrać. No tego nie chcemy, tylko powiem ci, że nie chcemy, nie? I to ma być to właśnie taka nauczka, straszne, bo on popełnił błąd. My to oczywiście naprawić. Akceptujemy, moi drodzy, my się na niego właśnie kosztuje, nie obrażamy, bo to nie ma sensu, więc teraz cyk gościu i cyk, dobra, udało się. No i w końcu to wygląda ładnie, więc teraz zobacz, to może tak właśnie tutaj klocek, ale to trudno. On go sobie właśnie skopie, jak go się ogarnie, nie? Więc to właśnie, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie, więc w tym momencie właśnie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, nowo codziennie, więc sobie z gościu bardzo ważny, więc subskrybujcie właśnie, dzwoneczkujcie, live codziennie o godzinie 18, to właśnie stary chorak, to właśnie budujemy, bijemy się z chłopakami, więc właśnie bądźcie na live codziennie o godzinie 18 i jeszcze właśnie wam bardzo polecam mój drugi kanał Elviso Games i widzimy się jutro, siemaneczko, eleczko, gościu i yo!